W naszym biznesie rzeczywiście rok obrotowy zaczyna się 1 lipca, kończy 30 czerwca i tak naprawdę najważniejszy kwartał to jest nasz drugi kwartał, czyli czwarty kwartał roku kalendarzowego, bo tam oczywiście z uwagi na okres świąteczny osiągamy też najwyższe przychody. Ten kwartał, który u nas kończy półrocze, jest właściwie za nami. Teraz trzeci kwartał, czyli pierwszy kalendarzowy. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że był to kwartał bardzo udany. Przychody wzrosły o ponad 24%, ze 105 do 130 milionów złotych. Po trzech kwartałach narastająco ten wzrost przychodów powiększył się, bo w poprzednich okresach nie był tak dynamiczny i mamy po trzech kwartałach ponad 10% więcej przychodów. Też zyski operacyjne odpowiednio dynamicznie wzrosły, podczas gdy właśnie w tym trzecim kwartale można powiedzieć, z uwagi na sezonowość biznesu, często oscylujemy w granicach, powiedzmy, wyniku finansowego na poziomie zerowym, czasami na pewnym minusie. Rok temu w tym kwartale mieliśmy 1 200 000 straty na zysku operacyjnym. W tym roku odwróciło się to do poziomu ponad 6 milionów zysku. Także po trzech kwartałach na zysku operacyjnym z 59 milionów złotych w okresie ubiegłym, 10 milionów więcej, czyli 69 prawie milionów złotych i ponad 17% wzrostu. Więc musimy też powiedzieć, że no, jak dotąd odpukać, ten rok obrotowy jest dla nas udany. Tak się złożyło, że w tym właśnie trzecim kwartale poszczególne główne grupy produktów właściwie zanotowały bardzo podobny poziom wzrostów, czyli powyżej 20%, zarówno wina spokojne, czy tam niektórzy mówią wina stołowe, jak i wina musujące, które też są ważną kategorią, czy też alkohole mocne, premium, którymi się też zajmujemy. Dynamiki wzrostu były dosyć podobne. Najlepsze w kwartale w alkoholach premium, aczkolwiek wkład jest nierówny, ponieważ największą grupą produktów w przychodach naszej grupy stanowią wina spokojne. I oczywiście ten 22% wzrost w kwartale wniósł oczywiście w złotówkach najwięcej do wzrostu. Ale można powiedzieć, że mieliśmy bardzo dobry, zrównoważony kwartał sprzedaży. Po trzech kwartałach nadal największą dynamikę mają wina spokojne. No i one oczywiście z racji na skalę i udziały w naszym portfolio też najwięcej wnoszą do wzrostu. Rynek był korzystny, także tutaj ten wzrost na poziomie 10% po trzech kwartałach, to trzeba też powiedzieć, że jest bardzo bliski tym wskaźnikom wzrostu rynku, bo rynek win w Polsce wzrósł o nieco ponad 10% właśnie wartościowo. Oczywiście nasz biznes to nie tylko wina i nasz biznes to nie tylko Polska, ale można powiedzieć, że jesteśmy, tak ogólnie mówiąc, w konsensusie z rynkiem i nieznacznie zwiększamy nasze udziały. My oczywiście ponieśliśmy straty przychodów w związku z, no, z zamknięciem praktycznie Horeki przez ostatnie 9 miesięcy tego roku obrotowego. Ten udział Horeki w całych przychodach całej grupy jest nieznaczny i w tej chwili po tym dużym spadku, powiedzmy z tych 6-7%, ten udział spadł do 3%, więc w wynikach, tak jak pan powiedział, tego nie widać, tym bardziej, że nastąpiło po prostu przesunięcie tych wydatków właśnie z Horeki czy z innych obszarów wydatków podróży, czy innych w ogóle grup produktów
do zakupów spożywczych w sklepach i na tym rzeczywiście skorzystaliśmy. Oczywiście liczymy na otwarcie Horeki, bo to jest jednak kilkanaście milionów złotych, które moglibyśmy odzyskać i na to liczymy, dodatkowych przychodów, albo tych przychodów, które w porównaniu do 2019 roku straciliśmy. Na szczęście udało się je, jak widać, dobrze skompensować. Moja prognoza dotycząca rynku Horeki, ponieważ tu jesteśmy bardzo blisko jako dostawca wina do wielu, wielu restauratorów w Polsce, około 1500 punktów sprzedaży, jest taka, że będziemy mieli do czynienia z bardzo dużym popytem tego lata na pewno. Pytanie tylko, czy branża jest w stanie tak się otworzyć, zorganizować, aby na ten popyt odpowiedzieć. I tu mamy oczywiście pewne wątpliwości, ponieważ widzimy, że przygotowania siłą rzeczy zaczęły się późno. Normalnie to już dawno mielibyśmy przygotowany sezon z naszymi restauratorami. No dzisiaj o tym nie może być mowy, bo niektóre dopiero się otwierają, mają problemy ze skompletowaniem zespołów, czasami jeszcze problemy finansowe. Więc myślę, że ten duży popyt letni, który przez to otwarcie nastąpi, to będzie też pokazywał, jak szybko powstają nowe, być może mniejsze, być może bardziej elastyczne punkty gastronomiczne, sezonowe na pewno. Myślę, że nadal małe sklepy jeszcze częściowo będą korzystać na tym, że no tej Horeki nie wystarczy tyle, żeby ten popyt zaspokoić, więc mamy przed sobą na pewno bardzo burzliwe lato. W dobrym tego słowa znaczeniu, mam nadzieję, burzliwe, że konsumenci będą chcieli i teraz jest pytanie, w jaki sposób to zaspokoić. No my mamy szereg programów przygotowanych z restauratorami, żeby w tym pomóc. Także owszem, również z napięciem i z nadzieją czekamy na następne miesiące otwarcia gastronomii.